Bitwa pod Bunker Hill. Dotrzyj do Bunker Hill. Główna misja, tak mi się wydaje, że to jest jedna z głównych misji fabularnych. Tam mamy złapać jakieś syntki. Złe daty wpisałeś pod materiałami w archiwum. O kurde. Tak? To nie wiedziałem. Ale jakie złe. Trzymaj się. Szybko zrobiony. Dobranoc. O której jutro stream? Jutro stream z rana o 10. Wiecie jak to jest, nie? Wiecie jak to jest. Rano o 10. Wszystko się okaże. Będzie w spoko. No może nie zawsze tak wesoło jest, ale... Dobra, biorę teraz mój strzelbowy tutaj ten. Coś dziwny dźwięk był jakiś. Aha, myśmy tu byli. Tu był cmentarz i na tym cmentarzu był pochowany koleś i żeśmy od niego rapier wzięli, taką wiecie, taki... no... Pirackie miecz jakby. Trochę. Gul jakiś tam się budzi. Dopiero mamy. Idziemy tutaj. Czekajcie, musimy przejść na drugą stronę. No raczej. To jest gdzieś tam. Uuu. Patrzcie, jaki tam jest ten. Obelisk amerykański. Na pewno grali z niego hejnały albo coś tam. O, fuck! Ale walnęło. Dwie miny naraz. A to pech. O, jest nasz kontakt. I've been waiting for you. So, what's our situation? I assume you've been briefed. Our targets are inside, four synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's parameters just changed. We're going shooting. Requesting backup relay now. Co tam dzieje, Boże? Czemu się syntetyk strzela z tym? Są źli, oni nie są źli. Kurde, ale biją tych guli. Dobra, musimy tu wejść, nie? Kurde, wymaga klucza. Boże, ale to bractwo to robi... O, patrzcie, patrzcie, widzieliście jak dostali? Teraz spadną. Dostał czapkę, kurde, na jednego strzała. To jest aspirant bractwa, dobra. Kto wygra? Syntek czy bractwo? Patrzcie, to jest bractwo, a to są syntki. Kto zginie, a kto zwycięży? On ma tyle życia. O, spaliło tego syntka, patrzcie. To co możemy polutować. Dobrze, że mi się... O, fakt, też szturmowiec trasy. Uff.
Po której ja jestem stronie? Jestem po stronie syntków. Już wam mówię, ja jestem po stronie syntków. Syntkowie są przeciwko bractwu i trasie. Trasa jest przeciwko bractwu i syntkom, a syntki są przeciwko bractwu i trasie. Wszyscy są przeciwko wszystkim. Tylko... Cichy zabójca się spod krzaka wyłonił. Chciałem zrobić zdjęcie. Widzieliście to? Jak grzybek wyrósł. A ten nawala. Co to jest? Rycerz kapitan bractwa. Fak, muszę mieć jego zbroję. Kurde, nie mogę go okrać, jak się strzela. Ale nawala, ale nawala. Uuu. Patrzcie na to. O ja jebie. Czekajcie. Czemu nie mogę okraść? A, pewnie więcej muszę mieć skilla czy coś, jak jest na czerwono. A to co za ziomek? Doktor Weathers jakiś. Kto to jest doktor Weathers? To nie jest jakiś NPC ważny. Poręczna powtarzalna samoróbka karabin. Szybszy ruch podczas celowania. Zajebiście. Nie widzisz? O kurwa. Ale widzicie, jaki młyn tutaj jest, nie? Za tym drągu chciał. Nie zabiją go przypadkiem. Kurde, jeszcze sporo mu brakuje, żeby zginął. Kessel. Aha, bo to są cywile jacyś. Co? Jak ukradni, jak ja tu jestem tym? Czy to nie jest świniak? Dobra, to są cywile. A, dobra, bo tu normalnie są sklepy czy coś. Telefon. Co, gdzie ten kapitan się podział? Czemu nie mogę go okraść? Rzuć mu miny pod nogi, zapisz i go zabij. No, chyba nie wierzycie, że ja jestem w stanie go zabić. Przecież on ma 1100... obrażeń. Urdzeń fuzyjny, jakbyśmy mu ukradli. Czekajcie, zrobimy tak. Nie, ja nie. Znaczy, ja zapiszę, a spróbuję mu z shotguna przywalić w rdzeń fuzyjny. Ciekawe, czy się. Czy ten.
Okej. Czekajcie, czekajcie, wywaliło mu rdzeń fuzyjny. Jest, wyszedł, wyszedł. Czekajcie, zapisz. Chyba nas nie polubi, jak wejdziemy, bo to będzie ukradnięcie. I gdzieś on tu powinien umrzeć teraz. Ktoś wie, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Wiecie, bo ten umarł. Kurde. Nie no, muszę tego kapitana znaleźć, bo on ma taki zajebisty karabin i najprawdopodobniej zaraz go zabiją, bo już nie ma zbroi. Nie no, muszę wczytać, czekajcie. Czekajcie, wczytaj. Ja go muszę znaleźć, oni go muszą zabić, ja muszę jeszcze ten karabin od niego mieć, bo przecież nie tego. Okej, zagrzał się. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wyrzucił go. Dobra. Kurwa, aż mu nogi odpadły. O, zajebisty karabin, bierę to. Myślę, że on nie będzie miał nic przeciwko, że mu ukradnę go. Patrz, on do niego strzał. Jest! Kurwa, spalił go! Laser czego? Kurde? Laser Gatlinga, rdzeń fuzyjny, nabój. Benoga, kolonie śmiertelnik. O kurwa, ale mu go ukradłem. Czekajcie, co to jest za broń? Gdzie ten jest ten laser? Laser Gatlinga 15, rdzenie 11. A nie... A, bo to na rdzenie działa. A, zajebiste, kurwa. Zajebiste laser Gatlinga. Dobra, moi drodzy, mapa, wracamy do tego. Bo ja tego nie biorę teraz, bo to za dużo wszystko. Chociaż mogę to wziąć ze sobą, czy nie brać tego na razie. A w sumie dobra, idziemy. No moja wina, że się tak wszystko porobiło, że taka historia... No nie moja wina, że się kurde takie rzeczy kurde podziały. Ale to ten laser jest niezły, on ma 500 naboi na jeden rdzeń fuzyjny. Co tam dzieje? O ja pierdolę, co to jest? Rycerz dowódca bractwa. A czemu jest na czerwono rycerz dowódca bractwa? Czekajcie, ja stąd muszę wyjść. O kurwa. O nie, strzelają do mnie ci z bractwa. O nie. O nie, muszę wczytać to. Kurde.
Nie no, oni do mnie strzelają, to bractwo. O kurda, miałem glaserowy Gatling. No nie mogę ukraść. Czekajcie, zobaczę czy jak wejdę... Dobra, czekajcie, wejdę do środka. Czy on do niego wlazł z powrotem? No ale może go zabiją po prostu. Kurde, ale to ciągle nie jest ten. Ciągle nie jest ten zajebisty ziomek. Ten był tam na górze, nie? Półlotnik się z pancerzem. Mogę wczytać, nie wchodzić do pancerza, bo może on zauważył jak ja... Wiecie, może on... Bo teraz do mnie nie strzelają, czyli to, że go strzeliłem w rdzeń, nim nie przeszkadza, nie? To teraz niech go zastrzeli ten... Wiecie, no nie chcę tego, nie? Poczekam aż się ten pojawi i mu głowę odstrzeli. O kurwa, tu wywalił rdzeń i promieniowanie jest. Naprawdę? Dobra, będę go śledził, aż go ktoś nie zastrzeli. Jest. No dobra, laser Gatlinga mam. No on nie żyje, jak mu mogę coś ukrać, jak on nie żyje. No dobra. Wejdźmy teraz do środka, zobaczmy czy nas zastrzelą. Aha. Gdy wszedłem, to było, że ukradłem jego własność, tak? Nie, dowódca wraca jest naszym kolegą. Zabili go. Wiem, już łykam coś. Ale powiem wam, że dobra jadka tutaj jest. Ja nie wiem jak to się, czemu i ci chodzą. Mam dziwne podejrzenie, że jako, że my jesteśmy i w bractwie i z synkami, to tu się dwa questy naraz dzieją. Ale nie wiem, czy mogę w kradzionym armorze chodzić, wiecie? Get up! Get up!
Mam, że ciężko się do nich strzela, mało hapsów nie zabieramy, oni mają jakieś wysokie levele. O fuck, o kurde, czekajcie, z nim, tak? Zrobiłem akcję, dobra. Wyjść od tego, co zginął, no tak, tylko że nie, od niego się nie da frame'a wziąć, wiecie, da się tylko części brać. Chyba, że ten jakoś się uda wziąć, podnieść. A nie, bo to jest Piper, Boże, a co ona tam leży tak dziwnie? Znaczy, co najlepiej by było chyba z shotguna im przywalić, ale... Chyba go to nie przekonało. Trzeba uciekać. Dobra. Wiecie co, ja nie mam rakiet za bardzo. Nie noszę takich rzeczy ze sobą. Jak mogę? A bo mu wystaje za tekstur. Dobre, dobry motyw. Właśnie nie wiem, czy próbować wziąć pancerz tego, co zabiłem, bo obawiam się, że. Nie mam jak sprawdzić. Czy będzie spoko, czy nie? Czy mnie będą gonić bractwo, wiecie o co chodzi? Dobra. Wiecie, bo ja wezmę, a tu nie ma już nikogo z bractwa żywego. Dobra, dostał raz. Ja wiem, że nikt nie zauważy, ale mówię, że nie wiem, czy to działa tak, że oni nie zauważą, czy po prostu będę łaził picha. Bo ja już brałem armory od bractwa, ale tam nie było nic napisane, że to jest zło kradzież, wiecie? Po prostu sobie leżał armor i ja go podniosłem, jakbyś chciała. Została. Ciężko się z nimi strzela. Możemy sobie jakieś mięso mielonka, mięso błotniaka. Ale my chcemy, kurde, pieczone, o. Pieczone mięso błotniaka, 70 punktów i do tego steampack. No i elegancko. Nie dosyć, że mamy więcej życia, to jeszcze błotniaczek, kurde, jest szczęśliwy. Drugą mu wywalimy z tego, skryta. Ja wiem, tylko że jak trasa go zabije, albo synki, to ten po pierwsze armor będzie cały rozpadnięty na części, a po drugie nie będzie frame'a. Nie będzie tego, tej konstrukcji, nie będę mógł go założyć. Mogę tylko części podnieść z niego.
Ciekawe, że to działa tak, że jak mu... Nie rozumiem. Chodź tu. Dobra, dostał przez ścianę, aż mu karabin zatrząsł się. Dobra. Tu jeszcze jest jeden na dole. Dobra. Tu jest, widzicie? Ja mogę z niego rdzenie fuzyjne wyciągać. Tylko nie wiem, czy ten... O, laser Gatlinga. No i zajebiście. To musi być w ogóle dużo warte. O, 800, dobra. No i mogę całą konstrukcję wziąć, ale nie mogę frame'a z niego ściągnąć, nie? To jest problem. Hey, you say the word. No wymianę chciałem z tą zrobić. No, babeczko. Hey, what you got for me? Kurwa, no nie ruszaj się. Hey, what can I do? A w ogóle mogę jej dać na przykład, żeby ona go wzięła, nie? Czekajcie. Jeszcze raz to samo muszę zrobić. Heads up. Point the way. Wyposaż. Hey. Tylko ona nie ma rdzenia fuzyjnego i ona nie będzie mogła z niego strzelać. No i to mi się podoba, kurde, amunicji pełno do wszystkiego, zaraz będę miał. Co to jest? Czy co tu jest? Bomba atomowa? Mini atomówka, zajebiście. Ściągnij i daj paper, zrób coś, żeby miała lepszą broń. Aha, ściągnij. No to nie, bo tego się nie da założyć. Chociaż może jej może się dać. Chodź, Piper. Chodzi o to, że tego się normalnie nie da założyć bez tego... No. Bez tej stacji. Bez tej stacji do zakładania. O, a reszta jest rozwalona, dlatego będzie na samym końcu, bo to wtedy nic nie waży, jak jest rozwalone. No ja mogę teraz spróbować... O, wyposaż. Tylko dwie części można jej wyposażyć, nie? Ale ona jak się tu z nimi poszczela, to jej pewnie one się rozpadną na kawałki. Tu jest radio, śmieci. Nabój. My musimy iść dalej, nie? Trochę nam co zajęło, powiem wam, tu ta bitwa. To strasznie zamieszane to było. No ale mamy dwa teraz te takie Gatlingi. Ona ma jeden... Jestem ciekaw. O jebana. Ojojojojojojojo. Nie, widzicie, wyjęła go z ręki. Nie może go używać. Jakiś granat zrzućmy mu przecież. O, pękło.
Okay. Okay. What was that? I see you. Get down. I wonder if this is normal for other journalists. Dobra. Tak, Piper, to jest normalne dla każdego dziennikarz, który idzie na wojnę, tak właśnie ubiera się w szturmowy ten. To jest ten karabin, który mu wystawał przez ścianę. Dobra, czy my tu możemy iść normalnie jakoś? Śmieszne akcje są w tej grze. Uuu, tu są te cztery syntki. You there. Here they are. Synth. Come on, please. Just don't. Ceramika. No dobra, no i co tam teraz? Whoa. Why are you so afraid? I don't want to go back. Please, don't make me go back. No ale czemu? B257, initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. No sudden moves. Please, no. What's so bad about the Institute? I couldn't take it anymore. No ale co się stało? Y915, initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. No i co jeszcze? All right, Synth. Please. Why don't you want to go back? I don't know. I wanted my own life, I guess. Mm-hmm. Z322, initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. Czyli oni sami nie wiedzą, czemu oni chcą pouciekać. Jakim bez sensu, jak mi jest jakiś dobry powód. You. No, I've got money. It's yours if you let me go. What's this about money? Yes, money. Here, 60 caps. That's all I've got. We're good, right? F633, initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. That's all of them. Gówno, wziąłem kasę. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to father upon your return and... Dobra, musimy iść do ojca. Misja wykonana, kurwa. What the fuck? Aha, bo to ten się przenosił, Boże Święty. Już myślałem, że coś wystrzeliło, jakaś mina kolejna. Jak wam się podoba? Jeszcze tam było pytanie do niego, tylko... W sumie chciałem zrobić to pytanie, nie wiem o co tam chodziło. No ale już kliknąłem, kurde, koty resetowania i gówno. Nie dowiem się prawdy. Wziął kasę, kurde, no tak się robi z leszczami, no frajernia tam. No co ja poradzę na to, że kurde koleś się dał sfrajerzyć. Pewnie pierwszy raz był na powierzchni. Nic nie poradzicie, no. Kurde, to jest komputer. Nie nauczyli go życia na powierzchni, bo oni tam przecież w tym bunkrze pod ziemią to nie wiedzą, o co chodzi. Koleś myślał, że cwaniak, że kurde mu się uda, a to nic. Nie chcę tego armora, bo się boję, że mnie zaczną gonić. Ja mam lepszy armor, co zrobiłem już. Armor dla siebie to ja mam. O, a tu jest jakaś kolotaśma. Not your enemy. They are victims in this war as well. True, they were created by the Institute, but they were created as slaves. Thinking, feeling, and dreaming beings, utterly oppressed by their tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the Institute. Join the railroad. When you're ready for that next step, don't worry, we'll find you. Dobra. No ale my jesteśmy z Instytutem, bo coś meczki to są, się okazuje. A co z tymi konfidentami, tymi co wtedy? Ale oni szpiegują dla Instytutu, a my teraz pracujemy z Instytutem. Więc trochę głupio by było konfidentów dojeżdżać, nie? Dobra, śmieci żeśmy wywalili. Ile ważymy? Mogliśmy... Hmm.
No laser Gatlinga to na pewno byśmy odłożyli. Chociaż wiecie co, ja chyba z popielacz odłożę, a wezmę laser Gatlinga. O, albo nie. Mamy tu coś. Dobra, daję F5. No i co, lecimy do tego instytutu, nie ma na co czekać. Nice work bringing that rogue symbol. No i co? Porozmawiaj z ojcem w ruinach. A, w ruinach, Boże Święty. Przepraszam. Czy będę grał w multi z Nexusem i z Rockiem w StarCraftie? Wiecie co, dowiedziałem się, że są fajne tryby. Z Emilem coś już tam gadaliśmy na fejsie. Nexus też tam coś pisał, więc bardzo możliwe, że coś pogramy w StarCrafta na multi, ale właśnie w takim tym. Zresztą teraz Nexus i Emil streamują, może oni już grają nawet razem. Wiesz, w jakimś trybie Archona, albo są takie jakieś takie kooperacje, misje. Myślę, że jeszcze do tej gry na pewno w takiej formie, jeśli to jest takie fajne, jak wszyscy mówią. Myślę, że wrócimy do tego. I patrzcie. Hostile sensor reading detected. What's that? Hello, sustaining damage. O, w dupę. Movement detected. Attacking enemy. Wiecie, bo tu gdzieś mamy iść. Okej. Instytut Technologii Wspólnoty. No i co tu jest? Ojciec stoi na dachu. Ty, on się nie boi snajperów? Przecież go mogą załatwić. Son? You know, synu? In all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here, I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. No nie wiem, mogliby im trochę pomóc. So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. But why refreeze me? As a failsafe, of course. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here. In all this, to not only do so, but manage to find me, to infiltrate the Institute itself. To on ją wypuścił. A to czemu taka awaria była? A tam było, że niby awaria. Why let me out now, after all this time? That's, well, that's hard to explain. Certainly, it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you
after all this time. Attempt to find me. Czy odnajdziesz swoje dziecko? And now I know the answer. Jednocześnie. Warto było. Nadal cię kocham. Brianie. I still love you. I can see that you do. It's... well, it's remarkable. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. What do you mean the synths will be repurposed? Modifications will be made to correct the defects in their programming, and they'll be assigned to new duties within the Institute. Not the first or last time it will happen. The railroad remains an annoyance, of course. But they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future. Dostałem ten. Dostałem dodatkowego expa. Inside. The directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. O kur... no ale słabo. Wiecie, o co chodzi? Teraz dostałem 1600 expa, a wcześniej dostałem 100 razy 5. Jakbym dostał 1600 razy 5, to bym dostał dużo tysięcy expa. Wiecie, ja mam ten perk do tego, który dodaje... który dodaje expa razy 5 czasami. O, fuck, gra nam się trochę zwaliła. Dobra, moi drodzy, to co? Zapisujemy tu. Zapisujemy i to sobie na YouTubka trafi. Kurde.